Będziemy płacić droższe paliwo, wyższe podatki. Znowu usłyszymy od Tuska albo od jego człowieka, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ponieważ nagle mafie VAT-owskie znowu dostaną odwagi, znowu zaczną mówić, no teraz to już jest spokój, prokuratorów odwołują, tak, ci wszyscy od Ziobry. Że od 15 stycznia, panie pośle, prokurator generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie prokuratury krajowej. No i to jest niestety... W siedzibie będzie urzędował. To jest coś niewyobrażalnego, bo nie tylko zarzucano nam, że łączenie stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jest skandalem, nie tylko Bodnar robi to samo, ale zdecydował, że będzie nawet zasiadał tam, gdzie prokurator krajowy. No jest to jakieś szaleństwo, które, nie wiem, ma wywołać jeszcze większą złość. Te 300 tysięcy ludzi, które wyszły na ulicę, nie dało im do myślenia, ale szanowni państwo, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj dokonano przeszukań w kancelarii notarialnej oraz mieszkaniu. Pani notariusz, która zatwierdziła w dokumentach, potwierdziła notarialnie dokumenty związane z atakiem na media publiczne. I pytanie, czy ta decyzja Bodnara jest przypadkowa? Czy ten termin i ten pośpiech jest przypadkowy? Bodnar starał się namówić prokuratora krajowego, aby sam odszedł. Kiedy prokurator krajowy powiedział, nie mam takiego zamiaru, bo prezydent ode mnie tego nie oczekuje. I taka wtedy Bodnar zdarzy. Powiedział, to ty nie istniejesz. Skoro ty nie wykonujesz moich poleceń, to ty nie istniejesz. A skoro dochodzi do przeszukań i skoro prokuratura zajmuje się zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie ataku na media publiczne, no to kolego, nie istniejesz podwójnie. Nie macie, co więcej, nie istniejesz teraz i nie istniałeś przez 8 lat. Szanowni państwo, to jest anarchia, to jest pogwałcenie jakichkolwiek... Ja myślałem, że my rozmawiamy z ludźmi... Ale ja dla pana mam jeszcze jeden news. Dokończę tylko, bardzo tak. Chętnie wysłucham. Też ja uważałem i myślałem, że mamy do czynienia z ludźmi, z którymi bardzo mocno różnimy się politycznie. Obóz patriotyczny, no i postkomuna, ludzie, którzy dzięki Tuskowi weszli do Parlamentu Europejskiego, Miller, Cimoszewicz, te wszystkie historyczne przykłady komuny. Ja myślałem, że po prostu różnimy się pochodzeniem, tym jak patrzymy na Polskę, doświadczeniem rodzinnym i tak dalej. Ale tutaj chodzi o coś znacznie więcej. Ci ludzie nie tylko nie mają praworządność w poważaniu, ale tak naprawdę chcą zemsty, która będzie owocować wielkim cierpieniem milionów ludzi. Oni mają teraz miesiąc miodowy, dzisiaj 30 dni rządów Tuska, 30 dzień. W ciągu miesiąca mieli aferę wiatrakową, zaatakowali media, chociaż sąd potwierdził, że nie wpisze do KRS-u ani władz telewizji, ani radia. Okazało się, że to było de facto nielegalne, że te rady nadzorcze, że te zarządy, że wszystko to jest po prostu nielegalne, ponieważ źródła prawa, powtarzam, konstytucja i ustawy o rozporządzeniach i umowach międzynarodowych, mówił nie będę, zostały pominięte. A więc zrobili sobie bypass nad prawem, które funkcjonuje w Polsce, stworzyli sobie system i powiedzieli, my teraz rządzimy. Co to jest, jak nie dyktatura? Czym jest dyktatura? Jest to dyktat pomimo prawa, pomimo ciągłości państwa. Ciągłość państwa polskiego nie polega tylko na władzy, na pokojowym przekazywaniu władzy, tak zwanym, ale także na szanowaniu prawa stanowionego i istniejącego. A więc oni przychodzą i mówią, to co było nie istniało, nie istnieje, albo teraz, nielegalne jest. Teraz istniejemy my. I ostrzegam wszystkich, którzy teraz bawili się i zaciągali długi na rachunek tego miesiąca miodowego, przyjdzie czas, że te rachunki będzie trzeba zapłacić, bo oni się bawili, cieszyli, świętowali, wchodzili do instytucji, niszczyli wszystko, ponieważ uważali w euforii zwycięstwa, chociaż przegrali wybory, że mogą wszystko. Zaciągacie, panowie, bardzo potężny dług. Wasza władza nie będzie trwała wiecznie. My wrócimy, naród nas wybierze, wierzę w to i ten rachunek zapłacicie. To teraz ten news. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie funkcjonariuszy SOP, a chodzi o zatrzymanie panów Kamińskiego i Wąsika. Zastanawiam się, co wobec tego może spotkać prokuraturę okręgową. Będą zamykać ludzi. W tej sytuacji. Będą zamykać ludzi. Jeżeli Sąd Najwyższy nie jest dla nich autorytetem, ta izba nie funkcjonuje. Izba kontroli to jest kolejny element struktury państwa. To znaczy, że prokuratura ma zastrzeżenia do zachowania funkcjonariuszy SOP, którzy wpuścili na teren Pałacu Prezydenckiego służby. Jeżeli jest tak, że nie ma, no jeżeli SOP dopuszcza do tego, że goście prezydenta są aresztowani w Pałacu Prezydenckim, no wyobraźmy sobie, że teraz ktoś wchodzi do Białego Domu
i w Białym Domu aresztuje gości prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przecież to byłby skandal na cały świat. Ale w polskim parlamencie Europa jest cicho, nikt nie reaguje, wszystko jest ok. Parlament Europejski w żaden sposób nie reaguje. Co więcej, Niemcy mówią, dobrze, my popieramy przywracanie praworządności przez Tuska. To powiedział Weber. A więc prokuratura musi zająć się tym, tak, jak Komisja doszło. Komisja Europejska nie komentuje. Nie, absolutnie nie ingeruje w poszczególne przypadki. Będzie raport o praworządności na koniec roku. Będą siedzieć ludzie, chciałbym skończyć myśl, będą siedzieć ludzie, którzy zajmowali się korupcją w czasach Tuska. Będą siedzieć ludzie z prokuratury, którzy zajmowali się potężnymi aferami. Ale kiedy zajmujemy się funkcjonariuszami SOP-u, którzy dopuścili do aresztowania w Pałacu Prezydenckim gości prezydenta, zaraz będzie, wie pani, co się będzie działo? Właśnie pytam pana, co no się myślę, może dziać. Myślę, że będzie... Bo widząc, co się dzieje z prokuratorem krajowym, no to pytam, co to będzie się działo. Generalnie, kiedy mówiliśmy w kampanii wyborczej, że mamy do czynienia z koalicją chaosu, to wszyscy myśleli, że to jest tylko hasło wyborcze, że to jest hasło w kampanii, że to są hasztagi, że tylko tak się mówi. Chaos w Polsce doprowadzi do tego, że z jednej strony ludzie będą zamykani do więzień, Wąsik i Kamiński, nasi przyjaciele, ministrowie, posłowie, przypominam, cały czas posłowie, są pierwsi i nie ostatni. Ponieważ prawo nie jest szanowane, bo gdyby było szanowane, to ktoś by się do tego odniósł. My w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy tylko, że nie było podstawy prawnej. Ale jakiej podstawy? Albo złamano podstawę prawną. To podaj człowieku podstawę prawną. No, jesteś ministrem sprawiedliwości. Czekamy, żeby się odniósł. Ja przychodzę przygotowany. Pan Bodnar był łaskaw powiedzieć w jednej ze swoich wypowiedzi wcześniejszych, bo już później uznał, że te rozwiązania w sprawie telewizji w oparciu o kodeks spółek handlowych są wręcz eleganckie, zacytował panią profesor Łętowską, ale wcześniej kilka dni przed tą wypowiedzią powiedział, że szuka podstaw prawnych. No więc jeżeli szuka, to ja mu pomogę znaleźć. Podstawami prawnymi pokazuje to ostatni raz, mam nadzieję, że ja wiem, że oni to oglądają. Oni udają, że Republiki nie oglądają, ale oglądają i wiem o tym, że oglądacie, więc przyjrzyj się, panie ministrze, to jest podstawa prawna. Źródła prawa opisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przypominam, nie pisowskiej konstytucji, konstytucji napisanej, podpisanej przez prezydenta Kwaśniewskiego, na pewno wam bliskiego. A więc polecam konstytucję nie płakać, tylko czytać. I bardzo istotne, szanowni państwo, to nie potrwa wiecznie. Ten rząd nie utrzyma się nawet 4 lat. Oni upadną, ponieważ są destrukcyjni. Przypomnę, że kiedy my przejmowaliśmy władzę, nie było siłowych wejść. Nie było ludzi, którzy przychodzili z pałami do instytucji. Bo może nie mieliście silnych ludzi. No, ja nie narzekam na brak krzepy. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to ja chętnie o Polskę będę walczył. Ale mówiąc bardzo... Silni ludzie dokonują zmian. Tak, tylko że my mamy siłę argumentu, wiedzy i prawa. Oni tych argumentów nie mają. Wprowadzają tak naprawdę dyktaturę. I nie jest to słowo, które... jest nieodpowiednie. Ono się zdewaluowało przez ostatnie lata, bo nam zarzucano dyktaturę. Tylko że kiedy my odnosiliśmy się zawsze do argumentów prawnych, nie było odpowiedzi. Kiedy w Parlamencie Europejskim podajemy źródła prawa, na które się powołujemy, prawa z różnych okresów Rzeczypospolitej, najnowszych, przecież mówię cały czas o konstytucji podpisanej przez Kwaśniewskiego, o poprawkach zgłaszanych, słynnych poprawkach zgłaszanych przez senatora Borowskiego z PZPR, SDRP, SLD i tak dalej. I my nie mówimy o tym, nie interesuje nas konstytucja, bo to Kwaśniewski podpisał, większość miała lewica i tak dalej. Szanujemy prawo, ciągłość państwa, a to, do czego oni doprowadzą, to po pierwsze pakt migracyjny, który został przyjęty, któremu się nie sprzeciwili. Tusk jest odpowiedzialny za wszystko, za całe zło, które nie daj Bóg wydarzy się w Polsce. Nie mówię tylko o zmianie struktury społecznej, ale także zamachach terrorystycznych, które są w wielu państwach członkowskich. Polska jest jedynym państwem, w którym do zamachu nie doszło. Będą odpowiedzialni, jeżeli na siłę wprowadzą euro i polskie złoto wyjedzie do Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego do Niemiec, bo niestety taki mają plan i do tego dążą. Tusk będzie odpowiedzialny, jeżeli przejmą kontrolę nad granicami, bo zmiany traktatowe do tego dążą i to oznacza, że będą budowane, bo tak jest to opisane, obozy dla uchodźców przy granicach, a więc na całej rozciągłości najwyższego odcinka granicy Unii Europejskiej, czyli w Polsce będą budowane obozy, bo tak to jest opisane i to będzie wina Tuska i wiele, wiele innych rzeczy, no mógłbym opowiadać cały wieczór. Jest to destrukcyjne, realne zagrożenie, o którym mówiliśmy, dlatego bardzo liczę, że ci wyborcy trzeciej drogi, których spotkałem wczoraj, sami mnie zaczepili na ulicy i mówili, chcieliśmy panu powiedzieć, że głosowaliśmy na trzecią drogę, a no to co, byłem trochę zaskoczony, co wy tu robicie.
popełniliśmy błąd, przepraszamy, idziemy z wami. I to jest symbol, i to jest symbol. Wiem, że takich wyborców jest znacznie więcej, bo na trzecią drogę głosowało wielu ludzi, którzy mówili, no nie chcemy PiSu, nie chcemy Tuska, trzecia droga to ładnie brzmi, trzecie rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co słyszymy od Kosiniaka cały czas na Twitterze, to mówi, nie, zrozumcie, w końcu przegraliście wybory, my rządzimy, ludzie głosowali na trzecią drogę. Ludzie nie głosowali na Tuska, pani Kosiniak-Kamysz. Ludzie głosowali na trzecią drogę i zostali oszukani. Panie pośle, procedura ułaskawieniowa, tak się to nazywa, tak. Prezydent wszczął ją, to jest inna procedura niż ta, którą to zastosował prawda. W listopadzie 2015 roku. To jest chyba zrozumiałe, że nie zastosował tej samej procedury, ponieważ pierwszą już wykorzystał w tej sprawie. Wnioskuję do Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, żeby ten na czas tej procedury przeprowadzania no, zwolnił z odbywania tak. kary i z więzienia posłów Kamińskiego i Wąsika. Ponieważ jest taka możliwość natychmiastowa. Ponieważ jest taka możliwość, ale dzisiaj na konferencji prasowej no raczej nie usłyszeliśmy tego, że to będzie natychmiast. No dlatego, że Bodnar powiedział, że musi zapoznać się z aktami. Sprawa, którą żyje cała Polska, Europa i świat, ja miałem okazję, zainteresowanie mediów światowych jest potężne, miałem okazję komentować to do mediów europejskich i amerykańskich dzisiaj w nocy i powtarzam, to co robi Tusk PR-owo dla Polski to jest dramat. Dramat, ponieważ Polska była znana głównie z tego, że nie ma zamachów, nie ma nielegalnych imigrantów, jest bezpiecznie, jest czysto, mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Z tego byliśmy znani przez 8 lat i ja to komentowałem przez wiele lat. A teraz pytają mnie, co się dzieje, dlaczego wyszło 300 tysięcy ludzi i co się dzieje z aresztowaniem aktywnych posłów, ministrów. Ale wracając do tematu. Mówię o tym dlatego, że Bodnar powiedział dzisiaj na konferencji, że musi zapoznać się z aktami. Wszyscy wiedzą i dokładnie znają szczegóły tej sprawy. Wszyscy już to przedyskutowali we wszystkich mediach. Ale jako wszyscy wiedzą w Polsce, nie wie tego minister sprawiedliwości. No, to jest bardzo ciekawe. Jak to jest ciekawe. Jak to jest, że ci, którzy wydali tą swoją decyzję, orzeczenie, ten wyrok w Izbie Pracy, no też nie mieli dostępu do akt najprawdopodobniej, no bo na jakiej podstawie podjęli swoją decyzję. Jest to oczywiście groteskowe, żenujące, aby minister sprawiedliwości no, opowiadał ludziom takie brednie, tak żenujące, podawał tak żenującą argumentację dla swojej politycznej nienawiści do tego, aby chociaż może, bo to jest w tej procedurze jest bardzo jasno opisane, że może zwolnić natychmiast. Czyli to nie jest kwestia dni czy tygodni, tylko godzin. No, decyzja jest natychmiastowa. Pan prezydent mógł taką samą procedurę podjąć, jak podjął poprzednim razem, ale, w związku z czym... Ale chwileczkę. Pan prezydent, tak jak wszyscy, którzy są przygotowani, przeprowadził procedurę książkowo. Zrobił dokładnie to, co prawnie jest wymagane. To, że ci ludzie nie uszanowali urzędu prezydenta jest skandalem. Pierwszy raz w historii Polski. To na koniec optymistycznie może. O wczorajszym marszu rzeczywiście wielu zaskoczyła tak ogromna frekwencja. Przyznam, sama byłam zaskoczona, ja bo jednak zimno, padał śnieg w ogóle. No strasznie. W dodatku, jak usłyszałam, że to ma być w czwartek o godzinie 16, mówię, no było czy dużo ludzie, słów, było czy dużo ludzie słów przyjadą właśnie. Potem słuchałam publicystów w rozmaitych mediach, no, bardziej sprzyjających z pewnością stronie rządzącej niż waszej i mówi, nie, no to 20 tysięcy jak będzie, to absolutnie. Jakiś Ciamajdan i tak dalej. Mm-hmm. I dziś od jednego z tych publicystów usłyszałam, że no, trzeba oddać szacunek PiS-owi. No, Prawo i Sprawiedliwość potrafiło się zorganizować jednak ludzi i nie był to z pewnością Ciamajdan. Tak, to prawda. Przy czym to nie byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości, jak słyszeliśmy, zmuszani do tego, aby przyjechać no, do Warszawy. Taka też była narracja, do Warszawy. Tak, że to zmuszania, to nie, no, w ogóle no, z pistoletem przy brednie. Dlatego, szanowni państwo, ten marsz nie jest pierwszy i ostatni, jest dopiero początkiem. Jeżeli chcemy, ja też chciałbym optymistycznie zakończyć, bo naprawdę kocham Polskę. Zależy mi na Polsce. Wiem o tym, że po sobie zostawimy Polskę. I nie chcę zostawić zniszczonej Polski, zdewastowanej Polski. To jest początek. I chciałbym optymistycznie powiedzieć wszystkim naszym widzom, Tusk nie będzie trwał wiecznie. Jego rząd nie wytrwa nawet 4 lat. A jeżeli tak się stanie, jakimś cudem, że przetrwa te 4 lata, to za 4 lata wierzę w to, że naród nas wybierze, że wygramy i rozliczymy. To jest naprawdę optymistyczne, ponieważ to, co oni robią teraz, to nie jest tylko i wyłącznie różnica polityczna. To jest wprowadzenie
to jest forma bandyterki politycznej, omijania źródeł prawa, bypassu i tworzenia równoległych struktur Mówią, państwa. Że sprzątają po was. Jak mogę powiedzieć ludziom, którzy wchodzą do pokoju, którym oddaje się pokój w opiekę i zaczynają od tego, że meble, które im zostawia się na jakiś czas, którym mają się opiekować, niszczą siekierą. To jest sprzątanie? To, co robią, to jest dewastacja systemu prawnego w Polsce. Mogą go zmieniać, mogą się z nim nie zgadzać, mogą go modelować, ale zgodnie z polską konstytucją, zgodnie z prawem, które istnieje, zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi, wszyscy wiemy, że Zgromadzenie Ogólne Rady Europy, a byłem przewodniczącym polskiej delegacji, polskiego parlamentu do Rady Europy, przedstawiło definicję tego, kto jest więźniem politycznym,